To jest temat dnia, Piotrze, witam serdecznie, dzień dobry. A dziś w naszym nowym studiu goście pani Kaja Godek jest dzisiaj z nami, Fundacja Życie i Rodzina. Witam serdecznie. A także pan Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika Więź. Dzień dobry. Kto dzisiaj musi bardziej, wytrwalej upominać się o szacunek? Kto dzisiaj jest bardziej napiętnowany? Kościół katolicki czy jednak środowiska homoseksualne? Myślę, że tak najbardziej to wcale żadna z tych grup, tylko jeszcze parę innych, ale rozumiem, że tematem dnia jest nawiązanie do kampanii. Przekażmy sobie znak pokoju, więc jakby do tego pani nawiązuje. My jako więź przyłączyliśmy się do tej kampanii na zaproszenie organizacji zgrupujących, różnych organizacji grupujących osoby homoseksualne w przekonaniu, że można osiągnąć dwa cele. Pierwszy cel to jest to, że przedstawiony nam projekt plakatu, który jest jedynym przesłaniem tej kampanii takim wspólnym, to jest spotkanie człowieka z człowiekiem. I to jest przypomnienie o tej najmniej znanej części nauczania Kościoła katolickiego dotyczącej homoseksualizmu, czyli o tym, że wobec osób homoseksualnych należy okazywać szacunek, współczucie i delikatność. Wszyscy wiedzą, że jak Kościół ocenia negatywnie stosunki homoseksualne, ta część nauczania jest o wiele mniej znana. Drugi cel, który, jak się wydawało, można osiągnąć, to jakby próba pokazania środowiskom, które zapraszały nas do bycia patronem medialnym tego przedsięwzięcia, że Kościół nie jest organizacją homofobiczną, odrzucającą wszystko, co się wiąże z homoseksualizmem. Było to tym bardziej ważne, że pani w zaproszeniu, jakie dostaliśmy, w tym zaproszeniu również podpisanym przez przedstawiciela organizacji Kampania Przeciwko Homofobii, której działania generalnie uważam za bardzo ideologiczne i bardzo konfliktogenne. Otóż jej przedstawiciel napisał do nas między innymi, że w środowiskach LGBT narasta zrozumienie, że droga do osiągnięcia pełnego uczestnictwa w rzeczywistości społecznej prowadzi przez dialog z ludźmi wierzącymi. Jeśli takie zrozumienie narasta w tych środowiskach, no to trudno było odrzucić to zaproszenie, upewniwszy się, że samo przesłanie tego plakatu, czyli szacunek człowieka dla człowieka, jest jak najbardziej zgodne z nauczaniem Kościoła. Mm-hmm. Kardynał Dziwisz wyraźnie martwi się tą kampanią. Mówi, że zatraca ona dary i owoce Światowych Dni Młodzieży. Państwo podzielają zaniepokojenie księdza kardynała Dziwisza? Podzielamy. W sumie pierwsze takie moje zdziwienie jest takie, że nie wypowiada się oficjalnie Episkopat Polski i to jest niepokojące. Wypowiada się jeden z biskupów. Biskup, którego rzeczywiście to dotyczy w szczególny sposób, bo dwie redakcje tygodników określanych jako katolickie mieszczą się właśnie na terenie jego diecezji, więc no to jest bardzo ważny głos, tak? Natomiast no mi cały czas brakuje tutaj stanowiska Kościoła, oficjalnego stanowiska, bo milczy i rzecznik i milczą pozostali biskupi. Natomiast jeśli chodzi o tę kampanię, bo jakby tutaj zaczęliśmy mówić o celach tej kampanii, tak? Znaczy, tak naprawdę to jest kampania społeczna, tak? Jeśli popatrzymy na to, jak ona jest skonstruowana, to ona jest skonstruowana w taki sposób, żeby przełamywać opory, które występują u ludzi przed czymś, co jest jednoznacznie złe, bo homoseksualizm i to, co za tym idzie, czyli stosunki homoseksualne są jednoznacznie złe. To, co robi kampania przeciw homofobii, ma bardzo dokładnie zapisane w swoich celach statutowych i ona ma w swoich celach statutowych napisane na przykład, że ma zwiększać reprezentację społeczną mniejszości seksualnych, tak? Że dąży do zmiany polskiego prawa. Wchodzenie w takie sojusze jest szalenie ryzykowne, dlatego że firmuje się pewne działania, które mają cele o wiele szersze niż, nie wiem, poszanowanie drugiego człowieka, czy właśnie przekazywanie sobie znaku pokoju. Tak naprawdę ten znak pokoju, który jest liturgicznym znakiem w Kościele, został tutaj wykorzystany i to jest naprawdę wykorzystanie bardzo cyniczne. W moim odczuciu to jest w ogóle profanacja tego znaku, tak samo jak to, co się stało z różańcem na tym plakacie. No, jeżeli widzimy dwie ręce, które podają sobie z jednej strony gej, z drugiej strony osoba z różańcem na dłoni, to powstaje takie wrażenie, że Kościół już powiedział okej na homoseksualizm. To jest przesłanie, które będzie miał prosty człowiek po zobaczeniu tej kampanii. Bawienie się w takie jakieś subtelności, że czyny nie, osoby tak,
to nie jest coś, co dobrze sprzedaje się w kampanii społecznej. Panie redaktorze, rozmawiamy w katolickiej, diecezjalnej telewizji internetowej. Mówi pani, bawienie się w takie subtelności, że osoby nie czyny tak, to są subtelności. Nie, to jest nauczanie Kościoła właśnie. Tak, tylko kampania społeczna ma swoją logikę. Osoby tak, pożywa, nie, ale jakby nie. Ale albo realizujemy nauczanie Kościoła w pełni, integralnie, tak jak ono brzmi na ten temat. Nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu można by streścić w czterech punktach. Pierwszy jest taki, że skłonności jako takiej Kościół nie ocenia moralnie, negatywnie ocenia, po drugie negatywnie ocenia czyny, po trzecie wzywa do szacunku wobec każdej osoby, niezależnie od jej skłonności i po czwarte sprzeciwia się wszelkim pomysłom, które miałyby nadawać prawny status związkom homoseksualnym, zwłaszcza zmianom definicji małżeństwa. We wszystkich tych punktach z nauczaniem Kościoła w pełni się zgadzam, natomiast bardzo protestuję przeciwko temu, że subtelnością nazywa pani jeden z tych punktów. No to jest bardzo ważny punkt. Każdej osobie sobie należy się szacunek. Tak, tylko państwo poszliście do kampanii z organizacją, która stawia sobie za zadanie zmianę porządku społecznego właśnie przez to, że będzie że dąży do legalizacji takich związków, czy jakiegoś uznania ich za małżeństwa, no czy para małżeństwa. Więc i to jest problematyczne. Więc promuje tę kampanię dlatego, bo chodzi tutaj o szacunek dla osób homoseksualnych, że raczej chodzi o szacunek dla postawy osób homoseksualnych, tak? Dla ich decyzji, dla ich wyborów i daleko idących za tym zmian, także w polskim społeczeństwie. Nie. Organizatorzy tej kampanii, my nie jesteśmy organizatorem, tylko się przyłączyliśmy jako platformy medialne. Organizatorzy tej kampanii w materiałach prasowych i podczas prezentacji, jakby wszędzie, informują, że kampania nie ma na celu żadnych postulowania, żadnych zmian politycznych, prawnych, doktrynalnych. Pozostaje tylko na płaszczyźnie relacji człowiek z człowiekiem. To tak naprawdę można powiedzieć, że to są pieniądze zmarnowane, bo w Kościele każdy mały człowiek powie, że uczymy się szacunku do drugiego człowieka, prawda? W Kościele i to nie jest tak, nic nowego. Czy to jest homoseksualista, czy to jest rozwodnik, czy to jest osoba z innym bagażem doświadczeń. To jest inna sprawa. Warto porozmawiać z osobami, jakby, które przeżywają z tego z trudem swoją kondycję homoseksualną. Niestety wiele z nich doświadczyło też od ludzi Kościoła braku tych wszystkich trzech elementów, o których mówi katechizm Kościoła katolickiego, szacunek, współczucie, delikatność. Były traktowane bez szacunku, bez delikatności, bez współodczuwania. I z tym naprawdę jest problem i o tym warto przypominać, bo tego Kościołu to jest integralna część nauczania. Czyli te osoby czują się wyalienowane, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o te postawy życiowe, to w ramach kampanii możemy zobaczyć filmiki, w których na przykład dwie panie mówią o swoim małżeństwie zawartym poza granicami naszego kraju. Jedna mówi, że przyjmuje komunię świętą, uważa, że to nie jest grzech. Mówi także o wychowywaniu dziecka. Czyli to tak naprawdę nie jest tylko szacunek do drugiego człowieka, tak? To jest myślę, że dalej idące zamierzenia tej kampanii chcą spowodować zmianę postawy społeczeństwa, tak? Jeżeli szacunek do drugiego człowieka oczywiście, ale jeżeli małżeństwa, tak? Co potem za tym pójdzie? Kiedy możemy powiedzieć, że ta kampania osiągnie swój cel? Można? Chwileczkę? Bo pan tutaj wspomniał o osobach, które z trudem przeżywają swoją kondycję. Jeśli chodzi o działaczy kampanii przeciw homofobii, absolutnie nie przeżywają swojej kondycji z trudem. Ja polecam zobaczyć, kto stoi w tej chwili na czele tej kampanii przeciw homofobii. To jest mężczyzna. Mam nadzieję, że nie będę miała za to procesu, bo nie wiem, już taka jest atmosfera, że za powiedzenie czegoś takiego można mieć proces w Polsce. Natomiast to jest mężczyzna, który nazywa się Agata Haber i jeszcze jak chodzi do telewizji na wywiady, mówi: proszę nie mówić na mnie żadnym imieniem, proszę mówić na mnie Haber. Ja nie identyfikuję się z żadną płcią, ja nie będę tutaj się afiliować jako kobieta ani mężczyzna, po prostu jestem Haber. Przepraszam, ale taka osoba nie przeżywa swojej seksualności z trudem, tak? Znaczy, czy jakiejś swojej kondycji. To, co się... Zakłada pani, że wszyscy tak mówią? Każda osoba homoseksualna to jest właśnie takie jak pani Haber? Nie, proszę pani, nie rozmawiamy o każdej osobie homoseksualnej. Nie rozmawiamy o szacunku do każdej konkretnej osoby. Nie, rozmawiamy o działaczach politycznego ruchu homoseksualnego, który ma swoje cele polityczne. I doskonale pan wie, że zmiany w przepisach prawa muszą być poprzedzone kampaniami społecznymi. I temu służy ta kampania społeczna. Ja się zmianom w przepisach prawa sprzeciwiam. Ale prowadzi pan kampanię społeczną, czy nie włącza prowadzę, się pan w jakiś sposób prowadzę. W kampanię społeczną, która do tych zmian w dłuższej perspektywie może prowadzić. To jest dokładnie to samo, co się działo w krajach takich jak na przykład Irlandia przed referendum w sprawie małżeństw tak zwanych homoseksualnych.
gdzie najpierw urabiano opinię publiczną i najpierw prezentowano gejów jako uciskaną mniejszość, wzruszano się nad ich losem, pokazywano pojedyncze przypadki, kiedy ktoś doznał jakiegoś urazu. Oczywiście historia za tym szła taka, że doznał tego urazu ze strony innej osoby, ponieważ ma skłonności homoseksualne. To jest totalne pomieszanie pojęć i to, co się stało w tej kampanii, to jest totalne pomieszanie pojęć. To jest również wykorzystanie symboliki Kościoła katolickiego do tego, żeby osiągać cele, najpierw społeczne, a potem polityczne. I to, co pan mówi o tych czterech punktach, które są zawarte w nauczaniu Kościoła, jest absolutnie w tej kampanii nieobecne. To ma być jakaś kampania, która łączy, nie wiem, ruch homoseksualny z Kościołem. Jak się wchodzi na stronę, nie ma tam nic na temat nauczania Kościoła, a wręcz są takie wypowiedzi, jak właśnie tych dwóch lesbijek, które opowiadają... Tak, ale też są wypowiedzi wyrwane z kontekstu papieża Franciszka. Tak, tak. Tam jest... Nie ma żadnej wyrwanej z kontekstu wypowiedzi papieża Franciszka. Ale czy mogę? Pani pewnie jako konserwatystka ceni średniowiecze. Tak. W średniowieczu była taka... Nie, ja nie jestem ani konserwatystą, ani liberałem. W średniowieczu była taka zasada, że należało najpierw streścić argumenty oponenta w taki sposób, żeby on się z nimi zgodził, a później z nimi dyskutować, obalać je. Na tej zasadzie jest zbudowana na przykład Suma Świętego Tomasza, jakby on, kiedy pisze swoje dowody na istnienie Boga, najpierw opisuje dowody, argumenty za tym, że jakoby Pan Bóg miał nie istnieć. Natomiast dlatego chciałbym, żeby pani, jeśli pani dyskutuje, to dyskutowała z tym, co mówię, z tym, co twierdzę, a nie z tym jakby z własnym wizerunkiem tego przedsięwzięcia. Natomiast jakby naprawdę sprawą podstawową jest to, że musimy odróżnić w spojrzeniu na osobę homoseksualną, tak jak w spojrzeniu na każdego grzesznika, grzech od grzesznika. Odróżnić stosunek do grzechu i stosunek do grzesznika. W tym przypadku odróżnić człowieka od ideologii, bo nie można stawiać znaku równości między osobą homoseksualną a homoideologią. Czyli to są dwie strony, ideologia i religia? Religia i ideologia? Nie, tu mamy spotkanie, tu zapraszamy do spotkania człowieka z człowiekiem, do przekazania sobie znaku pokoju. No tak, jak człowiek, Kościół składa się z samych grzeszników, prawda? Kościół składa się wyłącznie z grzeszników. Tak, ale nie dożyjemy, myślę, momentu, kiedy Kościół będzie pochwalał grzechy. Ja absolutnie wcale tego nie oczekuję. Momencik, bo tutaj... Ale jednak są filmy. Pani mówią o tym, że żyją ze sobą, że są małżeństwem, że wychowują dziecko i tak dalej, i tak dalej. A nie przeszkadza panu to, że te panie opowiadają, że chodzą do komunii? Przeszkadza, ja się z tym nie zgadzam. To dlaczego pan z nimi prowadzi kampanię? Ja z nimi nie prowadzę kampanii. To jest ich wypowiedź indywidualna, zapis ich doświadczenia. Nie, to nie jest kampania firmowana przez patronów medialnych. To są indywidualne wypowiedzi osób, które prezentują ich stanowisko. W ramach kampanii. Czyli pan generalnie ma patronat medialny w stosunku do kampanii, z którą nie zgadza się. Przesłanie tej kampanii, to jest, przekażmy sobie znak pokoju, to jest plakat. To jest plakat, to jest wspólne przesłanie Dobrze, kampanii. Po pierwsze, tutaj jeszcze dwie rzeczy musimy rozróżnić. Może po prostu osoby, które występują w tych filmikach, nadużyły zaufania pana redaktora. Nawet może nie wiedział o tym, że będzie taka wypowiedź tych osób. Nie, ponieważ filmów nie zatwierdzaliśmy wcześniej wspólnie, ponieważ filmy nie są częścią wspólnego przedsięwzięcia. Filmy są wyłącznie wypowiedziami indywidualnymi poszczególnych osób. To istnieje jeszcze możliwość wycofania się z tego. No, ale to jest cały czas jasno mówimy, że jakby z tymi filmami jako patroni medialni nie ma nic wspólnego. Nie zobaczy pani tam naszego logo w tych filmach. Panie redaktorze, jakby pan by wycofał? Czy po tych filmach obecnych w sieci by pan wycofał swoje poparcie dla tej kampanii? Nie, ja bym jedynie jakby z dzisiejszej perspektywy bym powiedział, że powinienem był się bardziej zatroszczyć o to, żeby panie nie miały tego problemu z postrzegania tych filmów jako części kampanii, bo jakby one są, tak od początku było mówione. Jakby ta troska wyglądała? Organizatorami. Jakby ta troska wyglądała o nas? To powinno być czytelnie i jeszcze tam przedstawione na stronie w materiałach. Oczywiście były takie informacje. Ja nie wnikam, czy ktoś z dobrą, czy złą wolą nie chce je zobaczyć, no ale faktem jest, że niektórzy uznali je za integralne przesłanie tej kampanii. Jeśli KPH wyciąga kampanię przeciwko homofobii, pisze, że zmienia się ich podejście do Kościoła, jeśli wyciąga rękę do środowiska ortodoksyjnie myślącego na temat homoseksualizmu, ale oczywiście, no tak, jakby należy z góry założyć, panie redaktorze, jeśli będzie następna kampania promująca już na przykład małżeństwa, tak zwane małżeństwa homoseksualne, wejdzie pan w to? No, dlaczego miałbym w to wchodzić? Nie rozumiem powodu, dla którego zadaje mi pani takie pytanie. Jestem osobą, która akurat z siedzących tutaj najczęściej i wielokrotnie i od dawna wypowiadała się
przeciwko wprowadzaniu jakiegokolwiek statusu prawnego dla związków partnerskich, niezależnie od płci osób pozostających w takich związkach. Jestem osobą, która bardzo wiele na temat... Profesor, dziwi, że to mówi, że to jest zakamuflowane po prostu przekaz medialny dotyczący nauczania Kościoła w tej kwestii. I nic tego nie zmieni. Ta kampania nie ma ukrytych celów, więc... Ale trzeba patrzeć na to, jak ta kampania działa. Ta kampania działa w taki sposób, że prosty człowiek zrozumie z tego tyle, tak? No, czy Kościół teraz, nie wiem, jedna się ze środowiskami homoseksualnymi, bo taki jest przekaz, że Kościół ma coś przeciwko tym środowiskom. Czy pani naprawdę tak? myśli tak źle o naszych członkach, naszego społeczeństwa, naszych współobywatelach, że nie potrafią odróżnić tego, że szacunek dla kogoś nie jest równoznaczne z aprobatą kampanii. Wszystkiego. Bo proszę jeszcze spojrzeć, jak ten przekażmy sobie wygląda. Znak pokoju, czy koniec, kropka. To jest koniec przesłania kampanii. Pytałam o to nawet niejednego dominikanina i odpowiedział krótko. Przecież ten znak pokoju jest obecny w polskim społeczeństwie od kilkunastu lat. Wiele rzeczy się zmieniło w ostatnich latach i tak naprawdę sam zapytał mnie, czemu służy ta kampania. Powiedziałam, że będzie o tym właśnie ten program. Przekazywanie sobie znaku pokoju z osobą, która nosi na ręce tęczową opaskę, to jest aprobata dla ruchu politycznego, bo ta opaska jest symbolem ruchu politycznego. To nie jest tak, że ludzie, którzy mają skłonności homoseksualne, automatycznie zakładają sobie opaski. A gdyby były dwie dłonie, na jednej i na drugiej byłby różaniec? No ja nie widzę problemu, ale co to ma w tym momencie wspólnego, nie wiem, z kampanią przeciw homofobii, czy w ogóle ruchem homoseksualnym politycznym, to już nie jest ta kampania. Tak? Ale pani stawia znak równości między osobami homoseksualnymi, a ruchem politycznym. Tego znaku równości stawiać nie wolno. No tak, ale pan poszedł do kampanii z ruchem politycznym. Nie. Jak to nie? Poszedłem do kampanii z konkretnymi ludźmi, z osobami, proszę pani. To są mamy ludzie, organizacje, którzy terroryzują procesami. To są ludzie, którzy na przykład osoby takie jak pani ja grożą procesem za to, że postawiliśmy wystawę, która prezentuje fakty naukowe na temat homoseksualizmu. Można mówić o faktach naukowych na temat homoseksualizmu, czy nie można? Pani zadała mi pytanie, na które nie pozwoliłem pani odpowiedzieć. Z kim idę? Idę z ludźmi, także osobami, które znam osobiście, niezrzeszonymi także osobami homoseksualnymi, które postanowiły w tę kampanię się włączyć. Idę z czytelną deklaracją na piśmie od przedstawiciela kampanii przeciwko homofobii, że zmienia się ich spojrzenie na Kościół. Chcę im pokazać, że Kościół nie jest tylko od potępiania, bo Kościół ma również swoje przesłanie szacunku. Wie pani, gdyby na przykład, to jest to dobrze, jakby trzeba uwierzyć, że w Polsce jest możliwa kampania ponad podziałami, że ludzie się różnią, ale mogą mieć jakieś wspólne przesłanie. Każdy z nas jest za promowaniem postaw homoseksualnych, to są dwie różne sprawy. Bo zmienia się ich podejście do Kościoła katolickiego, z jakiego na jakie, jeśli pan mógłby to zdefiniować? A ja nie wiem. Eksperymentuję, ryzykuję. Właśnie. Ryzykuję, proszę pani. No, nie, ale proszę, tym razem nie jesteśmy agresywni, tylko emanujemy pokojem, ale tak naprawdę cele oczywiście mamy te same. Oczywiście pani zakłada złą ale wolę. Ale cele są te same. Dobrze, ale pani zakłada złą wolę. Wolno pani zakładać złą wolę u każdego Wie człowieka. Trochę trudno mi jest zakładać dobrą wolę wobec kogoś, kto wziął symbolikę kościelną i wykorzystał ją do swoich celów. Kto prowadzi kampanię, która tak naprawdę ma ludzi pozbawić takiego naturalnego odruchu rezerwy wobec grzechu, kto prowadzi kampanię, która ma ludzi z czymś oswajać, przyzwyczajać do czegoś. Trudno mi nie posądzać tych ludzi o złe intencje. Równocześnie, jeżeli popatrzymy na to, że to są środowiska, które terroryzują na przykład pozwami sądowymi, liczne grono ludzi, którzy starają się mówić prawdę o homoseksualizmie, no to naprawdę ciężko mi gdzieś tutaj doszukać się dobrych celów. To jest, czy jakichś celów, które możemy mieć wspólne, tak? To jest tak, że tak naprawdę to środowisko wypowiada wojnę normalności i wojnę ludziom, którzy myślą normalnie, a że tą wojnę prowadzi metodami takimi, które no, powiedzmy są agresywne, ale wizerunkowo wygląda to dobrze, to jest zupełnie osobna sprawa. I nawet gdyby ktoś wypowiadał wojnę, to ja jako chrześcijanin mam obowiązek wyciągnąć tego człowieka rękę i powiedzieć, przekażmy sobie znak pokoju. Mam spróbować. Pani z góry zakłada, że on chce wojny, to ją podejmujemy i walczymy. I no, jakby wie pani, ginie w tym coś takiego, coś bardzo ważnego. Mianowicie robiąc ten znak równości między człowiekiem a ideologią, ruchem politycznym, jakby przechodzi pani do walki z kimś, a nie tylko walki o coś. Jan Paweł II czynił bardzo, bardzo ważne rozróżnienie, że trzeba walczyć o coś. Było to rozróżnienie czynione w czasach komunizmu.
na zaspie, na wspaniałej mszy, mówił o tym, upominając zgromadzonych tam ludzi, że Solidarność musi iść przed walką. Do tej kampanii Jana Pawła II. To nie, nie mieszam do tej kampanii Jana Pawła II. Nie, nie do tej kampanii. No, odpowiadam o tym, czym... pan tę kampanię jakimiś słowami Jana Pawła II, który był obrońcą rodziny, życia i wszystkich wartości, które... Papież Franciszek też jest obrońcą życia i rodziny. Tak, i mówił o tym w czasie Światowych Dni Młodzieży. Czy rozumie pani moje słowa? Solidarność musi iść przed walką. To nie jest wyrywanie z kontekstu, to jest podstawowe przesłanie Jana Pawła II co do sposobu upominania się o wartości chrześcijańskie w życiu społecznym i to w społeczeństwie nawet dużo groźniejszym, bo totalitarnym. Solidarność musi iść przed walką. Czyli coś, co nas łączy, musi być ważniejsze od tego, co nas dzieli, jeśli wchodzę do tego jako chrześcijanin. A łączy nas wiara w Jezusa Chrystusa, w Zbawiciela, tak? A dzieli stosunek do grzechu. O szacunku delikatności mowa w katechizmie Kościoła katolickiego, ale jednak uczestnicy tej kampanii dystansują się do nauki Kościoła, mówią między innymi, to jest cytat, o zmianie teologii w sprawie interpretacji ich miejsca w Kościele. Jak to ze sobą pogodzić? Znaczy, uczestnicy kampanii są bardzo różnorodni. Podstawowe założenie było takie, że tu przychodzą ludzie różnorodni, chcą sformułować przesłanie wspólne na płaszczyźnie interpersonalnej stosunku człowieka do człowieka. Zawsze jak przychodzą ludzie różnorodni, to się jakby próbuje szukać jakiejś przestrzeni. Gdyby pani mnie zapraszała do jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia, to też byśmy szukali takiego języka, który nie będzie wyłącznie pani językiem, nie będzie wyłącznie moim językiem, nie będzie pani opisem problemu. Czyli może powiedzieć, że pan redaktor, jak tutaj problemu. Pani Kaja zaproponuje ze swoją fundacją jakąś kampanię, to być może także tak, będzie wspierał poprzez. Chciałabym postawić następną wystawę. Możemy zrobić to razem. Nie znam treści. Wystawa prezentuje fakty naukowe o homoseksualizmie. Wystawa nosi tytuł Stop Dewiacji i w jednoznaczny sposób pokazuje, że homoseksualizm jest patologią. Wchodzi pan w to? Proszę mi pokazać treść tej wystawy. No, treść plakatu zobaczyłem. Jakby jest mogłem, na przykład mogłem o tym, że geje częściej molestują dzieci niż osoby heteroseksualne. Jest na przykład o tym, że jest to środowisko, które się charakteryzuje wyższym odsetkiem przestępczości. Wyższym wskaźnikiem przestępczości jest o tym, że prowadzą styl życia, który prowadzi do skrócenia życia o 15-20 lat. To są rzeczy, które kampania przeciw homofobii chciałaby ukryć. Tak, żeby można było mówić o gejach wyłącznie w pozytywnym kontekście. No i cóż, no, takie rzeczy, o takich rzeczach trzeba społeczeństwo informować, bo to, co robi ta kampania, przekażmy sobie znak pokoju, to jest totalne rozmywanie prawdy o tym, czym jest homoseksualizm i do czego to prowadzi. Wielu katolików mówi o szacunku, oczywiście to jest znane, tylko bardzo boli, że współfinansuje tę kampanię człowiek, który także stoi za propagandą aborcyjną. A ksiądz profesor Bortkiewicz zapytał na portalu w polityce.pl, czy osoby homoseksualne przeproszą za narzucanie swojej orientacji jako doktryny walki i pokardy? Dobre pytanie. Znaczy nie bardzo rozumiem. Znaczy, no to trzeba spytać osoby homoseksualne, jeśli czy rzeczywiście widzą taki problem. No, jak, o ile rozumiem, żadna z osób obecnych w studio. Była osoba zapraszana do udziału w tym programie, ale niestety, kiedy dowiedziała się, że będzie pani Kaja Godek, odmówiła swojego udziału w tym programie. No i się tak właśnie realizuje przekazywanie znaku pokoju. No. Rozumiem, że ta pani wystawa z tą treścią jakby słowami dewiacja i tak dalej też jest wyciąganiem ręki, no, znakiem pokoju. Tak? Jest dewiacją. Tak. Tak mówi Kościół, tak? Tak mówi Kościół? Tak mówi nauka. Proszę pani, mnie interesuje, co mówi nauka. Mnie interesuje, co mówi Kościół. Na tym właśnie polega między nami różnica. Kościół że... mówi, że homoseksualizm jest normą? Kościół mówi, że homoseksualizm jest grzechem. Wie pani, ma swój termin na to. Powtórzyłem pani nauczanie Kościoła. Zgodziła się pani nawet z tym moim streszczeniem. Pani woli promować swoje przesłanie? Proszę bardzo, ma pani do tego prawo. Ale tylko panu wykazuję nieścisłość deklaracji w stosunku do czynów, tak? Bo ta kampania w żaden sposób nie przypomina nauczania Kościoła o homoseksualizmie. W żaden sposób. Ale ona nie miała przypominać nauczania Kościoła homoseksualizmu. Miała przypomnieć jedną część, najmniej znaną nauczania Kościoła homoseksualizmu. Święty Paweł mówi o tym bardzo dobitnie. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pani Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina i pan redaktor Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Więzi. To był temat dnia. Do zobaczenia. Dziękuję.